gdy wypadek się przytrafi, nie myśl, że nic nie potrafisz. Ten film da ci informacje przydatne na przykład w wakacje. Bo zawsze, gdy coś złego się zdarzy, powinieneś stać na straży. Po stwierdzeniu, że doszło do wypadku, zachowując ostrożność, dbając o swoje bezpieczeństwo, próbujemy nawiązać kontakt z ofiarą. Marta, co się stało? Marta, słyszysz mnie? Marta! Jezu, ona krwawi! Musiała się uderzyć. Leć do apteczki. Marta! Marta, słyszysz mnie? Czekaj, czekaj, czekaj. Jeżeli ofiara nie odpowiada, ustalamy, czy zachowane są czynności życiowe. Oddech i krążenie. W tym celu delikatnie odchylamy głowę i nachylając w pobliże ust i nosa rannej swój policzek i ucho, próbujemy wyczuć, ewentualnie usłyszeć jej oddech. Czynność ta powinna trwać minimum 10 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oddycha, dzwoń po pogotowie. Brawo dziewczyny. Po ustaleniu stanu rannej wyznaczamy kogoś lub sami wzywamy pomoc medyczną. Halo, pogotowie? Moje nazwisko Zborowska Marta. Moja koleżanka uderzyła się o kant ławki i krwawi jej czoło. Jest nieprzytomna, ale oddycha. Jesteśmy w LO Czcianka, ulica Żeromskiego 28. Tak, tak, jest w pozycji bocznej ustalonej. Dobrze, ktoś będzie stał przed szkołą. Trzymaj kopce, dzięki. To znowu ja. Ranną układamy w pozycji bocznej ustalonej i chroniąc ją przed utratą ciepła, okrywamy folią termiczną. Powinna być w apteczce, srebrną stroną do ciała. W tym przypadku, gdy jest to rana na głowie, z pozoru wyglądająca na powierzchowną i nie mamy wiedzy co do jej głębokości, nie wolno jej przemywać na przykład wodą utlenioną. To co dzisiaj widzieliśmy może zdarzyć się wszędzie. W szkole, w teatrze, na ulicy, w sklepie. Ufam, że ci młodzi ludzie oraz cała rzesza absolwentów naszej szkoły jest w stanie, jeżeli daje im potrzebę, udzielić pierwszej pomocy przedmiotowej.